Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o różnicach pomiędzy Panoptixem LVS 12 i LVS 32. Zapraszam na film. Pierwszym, o którym sobie porozmawiamy, będzie Panoptix 12, LVS 12. Bardzo niewielki, lekki. Cenowo nie wypada najgorzej. Do częstotliwości i mocy przejdę później troszkę dalej, tak? Najpierw kąt skanowania tego przetwornika jest 20 stopni szerokości i 30 stopni do przodu, tak? Ten Panoptix ma dwie opcje, down view i forward view. Na moim kanale możecie znaleźć filmik, kiedy używam go po raz pierwszy raz z Markiem na mojej łódce. Pierwsza taki minusik ode mnie to zamocowanie na pawęży. Jak dla mnie mocowanie tego Panoptixa na pawęży w ogóle mija się z celem. Dlaczego? Ponieważ ten przyrząd ma za zadanie pokazywać nam ryby w real time, czyli w czasie rzeczywistym. I naprawdę widać, jak ryby pływają. Widać, jak podążają za przynętą. Widać, jak się poruszają. Naprawdę widać krętlik na moim przyponie i poniżej widać przynętę na filmiku, który możecie znaleźć na moim kanale. Także montaż na pawęży całkowity minus, ponieważ musielibyście obracać łajbę, żeby nakierować się po prostu na dany obiekt, na daną rybę i tak dalej, co w zależności co tam Was interesuje w wodzie, tak? Kolejna sprawa, mocowanie na silniku elektrycznym, a zwłaszcza na silniku, który ma opcję GPS mode, czyli tak zwany silnik z kotwicą. I to się tyczy obydwu tych przyrządów. W momencie, kiedy montujemy to na silniku, tak? Elektrycznym. Włączamy sobie guzik na pilocie bądź na pedale i załóżmy, że pogoda nie jest idealna, dudni, wiatr bije w łajbę. Ten Panoptix zaczyna pracować razem z silnikiem. Więc automatycznie tracimy punkt widzenia w miejscu, które nas interesuje, tak? Powiedzmy, wiatr wieje z lewej, silnik kontruje, a nasze ryby, powiedzmy, tam gdzieś są, to nasze skupisko ryb, które nas interesuje, tak? Czyli mocowanie na silniku elektrycznym przy idealnych warunkach pogodowych, praktycznie pogoda bezwietrzna, silnik praktycznie się nie rusza, idealne, tak? Co bym zalecał do tego? Oddzielny uchwyt do mocowania przetworników, który możecie sobie kupić na internecie. W pudełku dostajecie tutaj uchwyt, który sobie po prostu przykręcacie do waszego uchwytu i wtedy idealnie za pomocą rękojeści sobie możecie sobie nakierować, niezależnie od tego, jak wasza łódka stoi, po prostu sobie go możecie obracać. Prosty, tani, naprawdę budżetowy, no taki budżetowy, no nie wiedział, bo 2000, 2500 to nie jest tak, znowu tak, jakaś tam garść drobnych, powiedzmy, tak, jest jakaś tam kwota, którą należy wydać, żeby wyposażyć się w podstawową wersję Panoptixa, tak? Ale ogólnie rzecz ujmując, nie ujmuję zupełnie dla takiego podstawowego wyposażenia na naszej łodzi. Daj radę. Co do 32. Model 32 to nie jest nic innego jak 3 dwunastki montowane w jeden przetwornik. Kąt jest ten sam, 20 stopni w szerokości, tylko że on ma większy kąt skanowania, ponieważ skanuje do przodu i do tyłu. I tam jest kąt 135 stopni. Też go można montować na pawęży. Tak samo jest tutaj otwór do zamontowania na silniku trollingowym, na silniku elektrycznym, tak? Wracając jednakże do tego, tutaj Wam wrzucę
kilka fajnych fotek znalazłem w internecie, wrzucę wam kilka fotek, żeby wam to ładnie, ktoś tam bardzo, bardzo dobrą robotę wykonał graficzną i dokładnie wam pokażę, tam są, kąty są niezgodne z tym, co podaje Garmin na swojej stronie internetowej. Doskonale widać, jak to obrazuje ten 32, tak? Dużo, dużo więcej pieniędzy za te 105 kątów więcej, tak? Inne parametry się nie zmieniają. I no i tutaj będziecie mieli, macie właśnie zdjęcia, w których kilka zdjęć, które dokładnie pokazują, jak to wygląda w opcji przy stosowaniu LVS 32, tak? Teraz porozmawiajmy sobie o parametrach. Parametry są identyczne, panowie i panie. Nie ma żadnej różnicy. Tu mam ściągawkę i teraz tak. Częstotliwość mamy 530 Hz, kHz do 1100 kHz, tak? Czyli obydwa te przetworniki mają taką samą częstotliwość. Moc 500 W, identyczna. Głębokość, tam jest do 200 stóp podają, czyli to jest około 60 metrów na forward view i na down view, czyli do przodu na 60 metrów i do głębokości na 60 metrów, tak samo skanują. Różnica w kątach? 12, 20 na 30, 32, 20 na 135. Czyli jeżeli ktoś wam powie, że ten jest mocniejszy, to się grubo myli, bo on, żaden z nich nie jest, mają identyczne parametry, niczym się nie różnią, są identyczne technicznie. Z wyjątkiem kąta. Ale co sprawia, że te trzy dwunastki tutaj schowane, tak, że to łączy nam w jeden obraz. I tutaj firma Garmin przyszła z takim urządzeniem, tak zwane GLS-10, czyli Black Box. To urządzenie, ważące 2 kg, jest odpowiedzialne za zszywanie obrazów z LVS-32 w jeden obraz, który wyświetla wam się na wyświetlaczu waszej echosondy. Cały myk. Tak? Czyli w zależności, tak reasumując, w zależności od zasobności waszego portfela, bądź też tego, jak kto podchodzi do wędkarstwa, jeżeli ktoś po prostu chciałby sobie nabyć taką dwunastkę, z wyjątkiem tego, że ma mniejszy kąt, ale jeżeli macie wyświetlacz, który, na który możecie sobie powiększyć wybrany element w wodzie, naprawdę robi robotę, niczego nie ujmuje, tak? 32, no to już jest sporo pieniędzy. Jeżeli ktoś podchodzi do wędkarstwa bardziej profesjonalnie, bądź jeszcze jest to jego pracą. Także przyrząd warty. Uważam, że naprawdę w Stanach naprawdę ludzie tam szaleją na punkcie tego. Tak szczerze, moim zdaniem to tylko jest kwestia portfela. Bo naprawdę dwunastka daje, robi robotę. Obydwa, uważam, mają swoje zastosowanie. Kwestia tylko w 32 jest taka, że jest większy kąt. Jeszcze raz powtarzam, on nie jest mocniejszy, on ma tylko większy kąt. Parametry techniczne są identyczne. A kwestia pozostaje tylko zasobności waszego portfela. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem jakoś to zobrazować. No i zapraszam do subskrypcji, łapki w górę i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Dzięki.